zbliżają się walentynki i wiem, że coś już kiełkuje w twoim sercu i gdybyś mógł zdradzić, jak postrzegasz dzisiaj tą relację i czy nie boisz się, że za chwilę fotografowie was obskoczą, będą śledzić, czy to jakieś powoduje jakieś negatywne myśli, jeśli chodzi o ten związek? Może tak być, no, ale wiesz, no... Ciężko mi tak, wiesz, o przyszłości mówić. Nie wiem, co będzie, wiesz, jak zareaguję. Nie wiem, no... Trudne to jest oczywiście, bo jakiekolwiek moja relacja jest obarczona zainteresowaniem mediów i paparazzi, więc... Czy przygotowujesz ją jakoś na to? Nie. Nie robię coachingu z pozowania do zdjęć paparazzi. Nie, no żartuję oczywiście. Natomiast to są... Nie chcę, żeby to było jakąś, wiesz, przestrzenią w ogóle rozmów, tak? W sensie jakby, no taki jest fakt. No jedyne, co mogę powiedzieć kobiecie, z którą jestem, jeżeli ona nie jest z show biznesu i nie jest do tego przyzwyczajona, że słuchaj, no musisz liczyć się z tym, że może być taka sytuacja, że po prostu wyjdą nasze zdjęcia. Natomiast dopóki ja nie potwierdzę gdzieś tam tej relacji w sposób oficjalny, typu przychodząc na premierę czy pokazując swoją partnerkę na Instagramie czy na jakichkolwiek mediach społecznościowych, dopóty ona będzie miała wyblurowaną twarz, nie? No bo no, rozmawialiście już, kiedy ewentualnie to by było? Kiedy zabrałby się na jakieś wydarzenie? Nie, ja nie chcę tego robić, wiesz, jakby wydaje mi się, że nie, jeżeli będzie towarzyszyła, to raczej tak off the record, a nie, że staniemy na ściance, nie? W sensie w ogóle uważam, że to jest, dla mnie to byłoby trudne emocjonalnie stać ze swoją kobietą na ściance, bo dla mnie samego stanie na ściance jest trudne, tak? Jakby za każdym razem, jak stoję na ściance, mam minę, jakbym chciał spalić pół świata. I trochę jest z tym prawdy, bo w tej sytuacji po prostu jestem tak spięty, że tylko modlę się, żeby już było za mną, nie? Więc raczej chcę jej w ogóle, osobie bliskiej mi, chciałbym tego oszczędzić. Słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!